Hej, już jakiś czas nie było tu czegoś z Ekstraklasy, no to przed Wami Lech Poznań. Nie zapomnijcie kliknąć w przycisk dający mi suba i dzwonek, no i łapkę w górę. Wciśnijcie jeszcze przed początkiem ciekawostek. Lech powstał w 1920 roku jako Lutnia Dębiec. Na koncie ma 7 mistrzostw Polski i 5 pucharów Polski. Lech zajmuje 5 miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. Nikt nie zdobył tylu superpucharów Polski jak Lech Poznań. 6. Maskotką Lecha jest para koziołków Gzub i Ejber. Przezwisko to naturalnie Kolejosz, bo KAW KKS to kolejowy klub sportowy, choć obecnie Lech wiele z koleją wspólnego nie ma. Swoje mecze rozgrywają oczywiście na Stadionie Miejskim w Poznaniu, jednym z 4 stadionów naszego Euro 2012. Największy sukces Lecha w europejskich pucharach to 1/8 finału Pucharu Europy w sezonie 1990-91. Ulegli późniejszemu finaliście Olympique Marsylia, choć w pierwszym meczu było 3-2 dla Lecha. Lech jest pierwszą polską drużyną klubową w historii, która wygrała we Włoszech 2-1 z Fiorentiną w 2015. Nikt nie może grać w Lechu z numerem 12, bo jest on zastrzeżony dla 12 zawodnika, czyli kibiców klubu. A to już moja koszulka Lecha Poznań, zdobyta podczas mojej niedawnej wizyty na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Dokładnie wyjazdowy strój sezon 2014-15, na którym poznaniacy bronili tytułu, a skończyli na 2. miejscu za Legią. Na białym tle koszulki wyróżnia się naturalnie niebieski pionowy pas, na którym znajdziemy też logo klubu ze srebrną gwiazdką. Poza tym jest tu logo sponsora i ówczesnego producenta technicznego Nike. Na rękawie nie zabrakło innego poziomego niebieskiego paska. Ten model Dryfit ma i przyszywkę potwierdzającą autentyczność, a na 2. rękawie jest jeszcze więcej sponsorów, a z tyłu kolejni sponsorzy. I dość zaskakujący numer i napis, co przecież rzadko się zdarza w mojej kolekcji. Czekacie co jeszcze w szafie fana? Klikajcie w suby z dzwonkami i łapki w górę i oglądajcie kolejne odcinki. Dzięki i na razie.